sprawę, że traktujesz swoje cztery ściany jak enklawę. To twój azyl tyle razy, przez zasady, przez zakazy, przez różne fazy uciekałeś jak do bazy. Do okopów błędne wnioski z popełnianych kroków. Bez namysłu, jeszcze w szoku, reszta z boku, byle szybko do swej skrytki. Bo świat wydał się brzydki, zło skwierczy jak w oleju frytki. Tam odłącza się jak prąd po wyjęciu wtyczki. Tam uczuciom dajesz upust, wytrwale zbieranym jak przed ciężką zimą chrust. Rzucony na ruś świata, wpada z ulgą słysząc jak za tobą spada krata. To do niego wracam, często z głową pełną kaca, unikając masakr. Wciąż się w nim zatracam, to mój pokój, moja czworościenna twierdza. W okno patrzę pełen miłosierdzia i wciąż stwierdzam, że to centralne miejsce jest pełne wspomnień. Zdrobnie i wyogromnie, dlatego ciągle to mnie wprowadza w stan refleksji. Na przykład to łóżko, Świtów by powiedział, że tutaj panny mówiły w łóżko. Albo te dwa talerze, ich osobny mebel, sprzęt, komputer, mikser, głośnik, ten debel, to życia szczebel. Opisuję te przedmioty, bo każdy z nich coś znaczy, dużo znaczy dla takich jak ja i ty graczy. W kącie stary select, do nogi piłka, wyżej zdjęcie tej panny, której dobrałem się do tyłka. A do tego potrzebna żyłka, żeby zdobyć tyle kaset. Hip-hopowy klaser, gdzie każdy klasyk jest asem. Orzechowe, masło wilki, brygada San Francisco, a spójrz tam nisko. Z Nowego Jorku prawie wszystko uda się wokół kręci, gdy na ten pokój tak patrzę. Fakt, że widzę to jak w teatrze, jak w kadrze. To tynkowane płyty, a ja siedzę tam jak ukryty, przede wszystkim ukryty, odraniony. To tynkowane płyty, ja siedzę tam jak ukryty, przede wszystkim ukryty, odraniony. To tynkowane płyty, a ja siedzę tam jak ukryty, przede wszystkim ukryty, odraniony. To tynkowane płyty, a ja siedzę tam jak ukryty, przede wszystkim ukryty, odraniony.